Bytu w Paryżu Marina aranżuje spotkanie. Włodzimierz Wysocki, Charles Aznavour. Wysocki bierze gitarę, zaczyna śpiewać. Aznavour, ten zwykle dość gadatliwy mężczyzna, milknie na całe 5 minut. Po czym wychyla kieliszek wódki i mówi: on nie śpiewa, on wyżyguje lepiej niż ja. I wychodzi, a później jedną z piosenek Wysockiego włączy do swojego repertuaru. Все не так, ребята.
Ребята.